parku imienia Louisa Armstronga znajduje się oczywiście hala koncertowa, ale także Congo Square, Plac Congo. No nazwa, jak możecie się domyślać, chodzi oczywiście o czarnoskórych niewolników, którzy na Congo Square mieli jedyne w mieście wydzielone miejsce, gdzie mogli sobie się socjalizować, po prostu spędzać czas, a przede wszystkim grać na instrumentach. Sama historia Armstronga jest zresztą taka, że to jest chłopak z sierocińca, który zaczął grać na trąbce. No jak wiecie, najsłynniejszy muzyk jazzowy po dziś dzień. A skąd się wzięła nazwa jazz? Otóż nazwa jazz wzięła się od jaśminu. Czemu od jaśminu? Otóż od jaśminu, ponieważ nowoorleańskie kurtyzany używały jaśminowych perfum. A oczywiście w domach uciech, w których pracowały kurtyzany, przygrywała muzyka, która była nowością w tamtych latach i nie miała swojego nazwy. Nie był to ani blues, ani rock. Oczywiście wtedy jeszcze rocka już jeszcze nie było, ale no właśnie ktoś w końcu wpadł na pomysł, żeby nazwać ten rodzaj muzyki jazzem. Mimo tego, że bardziej nawet blues jest grany w tej chwili w Luizjanie i sam odłam bluesa luizjański jest oddzielnym rodzajem muzyki, innym niż ten chicagowski. Zresztą nie bez powodu mówi się, że czarni czują bluesa i są jednymi z lepszych muzyków. Czują rytm, jak zarapują, to już w ogóle. No, skąd się to wziąć musiało? Falenie w bębny, w DNA od dawien dawna. I wszyscy to szanują. Taka ciekawostka, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Nowym Orleanie i będziecie mieli urodziny, przypnijcie sobie do koszulki $1. Każdy, kto będzie wam życzył życzenia, będzie wiedział, że właśnie wy z tym dolarem macie w tej chwili urodziny. I każdy, dość często z życzeniami, ale dość często właśnie będą wam dawać takie napiwki, więc przyczepiać kolejne dolary. Jeżeli jesteście fajną laską, to tak naprawdę pod koniec dnia możecie mieć 60 paków za darmo. Prawie jak gąciarz, czy prawie jak wąski. 300 za mną, ponieważ Nowy Orlean został założony w 1718 roku. Więc w roku 2018 obchodzimy 300 urodziny Nowego Orleanu. Zresztą sama historia założenia Nowego Orleanu jest dość ciekawa i prosta. Został założony przez króla Francji Ludwika XV, potem hiszpańskie miasto, ale potem Nowy Orlean wrócił do rąk francuskich, aby potem zostać sprzedanym przez Napoleona Amerykaną w XIX wieku. A, bo jeszcze nie powiedziałem najważniejszego.
w całym French Quarter jest generalnie legalne spożywanie alkoholu na ulicy. Melanż trwa tutaj przez cały rok, każdego dnia tak naprawdę. No i oczywiście najsłynniejszy czas to koniec lutego, kiedy trwa tutaj słynne Mardi Gras. Ale usłyszycie w wielu przewodnikach, że do Nowego Orleanu nie trzeba przejeżdżać na Mardi Gras, ponieważ jest tutaj o wiele więcej innych imprez, ponad 200 imprez rocznie właśnie tutaj na Bourbon Street. Hey, what's up? EATLES Eagles! Eagles! Let's go, baby! Let's go, Eagles! 5, dlatego dzisiaj w Luizjanie, w Nowym Orleanie jest właśnie taki piątkowy melanż. Everybody knows about Katrina, that was a couple of years ago. But because it's Good Friday, some of the priests have taken a vow of silence, idea of the French Quarter. Saw this one, he had made his fortune off of moonshine, whiskey, which is rye and corn. Right by Café Du Monde, there are some stairs. Zwiedzamy dalej Nowy Orlean, tym razem od tej drugiej strony. Przed wami hurricane, huragan, oczywiście nazwany po słynnej Katrinie. Jest to drink, który zawiera aż 18 różnych smaków. Legenda głosi, że po jednym nie traficie do swojego pokoju, a po drugim traficie do obcego, cudzego pokoju. Melanżowanie w Nowym Orleanie wygląda następująco. Już nie robi się tego na Bourbon Street, jak za czasów przed Katriną, tylko robi się to na... O, mój kubek poleciał. Tylko na Frenchman Street, który znajduje się niedaleko French Quarters i jest kompletnie inny. Jak widzicie, z ekipą z wycieczki poszliśmy dalej. No. Spotted Cat is up there. It's a music club, but upstairs doesn't look like it's there anymore. There was a really good restaurant. Why is it empty? Oh, where's yours? Come on. He kept dropping tempting. Actually, more like Butterfinger. Właśnie tak imprezuje się w Nowym Orleanie. Oczywiście zdołałem złapać łańcuszek, który zazwyczaj rzucane są na Mardi Gras, ale oczywiście tutaj, jak chyba wspomniałem w którymś z vlogów, ponad 100 imprez i eventów rocznie w Nowym Orleanie, czyli średnio co ile? To trzeci dzień? Co się dzieje? Jakaś jest impreza? Naprawdę warto, polecam. Trochę inne niż cała reszta Stanów Zjednoczonych. Syf jak cholera, ale imprezka przednia.